spokojnie. O co chodzi? Ukradli go! Ukradli! Matko Boska! Ukradli Jezuska! Jezuska? Niemożliwe. Jak niemożliwe? Jak możliwe? Był i nie ma. Widzi siostra? Pusto. Tylko sianko zostało. Antoni! Antoni! Tutaj święty nic nie pomoże. Trzeba szukać, złodzieja łapać, znaleźć i odebrać. Nie świętego, a kościelnego wołam. Może zabrał i położył w innym miejscu. Trzeba zapytać. Antoni! Antoni! Idę, już idę. Czy Antoni zabrał gdzieś Jezuska? Nie. A po co? W takim razie ukradli. Mówiła. No patrzcie, faktycznie ukradli. A to taka cenna figurka. Od ponad 100 lat w naszym kościele. Sam ją wczoraj przyniosłem z plebanii, z księdzem proboszczem. I położyliśmy ją tutaj, na sianku. Co za czasy? Kto tak robi? Ja. Pan? Ja pomogę. Wincenty Szpieg. Do ust. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Emerytowany komisarz. 30 lat w służbie. Tysiące rozwiązanych spraw. Kradzieży i włamania. To moja specjalność. Podstawowe pytanie. Kto ostatni raz widział skradzionego Jezuska w żółtku? Chyba ja. Godzinę temu sprzątałam wokół ołtarza. Później troszkę mi zeszło z akwestii. Poprasowałam obrusy. Wróciłam do kościoła. Patrzę, a Jezuska już nie ma. Teraz jest 16:58. A więc kradzieży dokonano w godzinach popołudniowych, po 16. Dzisiaj mamy 17 grudnia. Zamknąć drzwi! Niech nikt nie opuszcza miejsca zdarzenia. Wszyscy obecni są podejrzani. Drogi inspektorze. Komisarzu, moja pani, tylko komisarzu. Drogi komisarzu, jeśli mogę pomóc, chyba wiem, kto ukradł. To ten młody człowiek. Siedzi tam, w kącie. Od godziny w telefon się gapi. Długo klęcza w żubku. Poza tym kolczyk, tatuaż, pierścionki. Na pewno nie chciał się pomodlić. Pewnie narkoman. Młody człowieku! Młody człowieku! Że ja? Tak, do ciebie mówię. Podejdź tu do nas. Czy to prawda? Ta starsza pani twierdzi, że dziwnie się zachowujesz. Że niby ja dziwnie? Niech pan spojrzy w lustro. Tylko mi tu bez takich. Zabrałeś zabytkową figurkę? Jaką figurkę? Figurkę Jezuska. Niech mi pan da spokój. Bo młody z tatuażem to od razu złodziej, bandyta. Moja mama miała wypadek. Nie chodzę do kościoła od dawna, ale dzisiaj mam tylko ją. A ostatnio nie mogliśmy się dogadać. Prawda, gapię się w telefon, bo czekam na wiadomość ze szpitala. Jestem przerażony. A może to ona, ta Ukrainka? Panie komisarzu, ja nie mam nic przeciwko obcokrajowcom, ale tych to już u nas za dużo i tyle dostają. Czy mnie ktoś coś da? Też mam dzieci i krucho u nas z pieniędzmi. Ona przesiaduje tu całymi godzinami. Czy możesz podejść? Rozumiesz po polsku? Tak, tak, rozumiem. Ja wszystko czułam, ale ja nic nie ukradłam. Moi rodzice na Ukrainie leżeli, tata na froncie. Od tygodnia żadnej wiadomości nie mam. Tylko mi Boże, dla mnie na zachodzie rozdziałość tęczy, blasku promienistą. Przede mną gaśniesz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Jak puste kłosy spodnie się mątlową, swoje rozkoszy próżę niedosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, z ciszy błękitu. Chodź mi
kazano w kraju niewinnej dziecinie. Modli się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Na teczce blasków, która tak ogromnie anieli twoi w niebie rozpostarli, no wie gdzieś ludzie w 100 lat będą po mnie patrzący marli. Wiem, że modlitwa dziecka nic nie może, smutno mi Boże. Ja Panu chłopu, ja nic nie ukradła, ja modliła się, by Bóg uchował rodziców, by ja mogła szczęśliwie wrócić do domu. I ja dumaju, że nikt, ale to nikt, i Pan, i Pan, i Pani, i nikt nie chciałby ukradnąć Cię na moim miejscu. Rozumiem. Proszę jednak pozostać do wyjaśnienia sprawy w kościele. To może ja jednak pomodlę się do świętego Antoniego. Nie zaszkodzi. Nie trzeba. Modlitwa tu nie pomoże. To wszystko z pewnością da się wyjaśnić za pomocą rozumu, metodą dedukcji. Trzeba tylko zbadać, zabezpieczyć ślady, przepytać. Halo, proszę pana, proszę się obudzić. Czy to jest miejsce do spania? No tak, stan skazujący na spożycie. Ale o co chodzi? Zdrzemnąłem się chwilkę. W kościele, pan jest, proszę nie krzyczeć. Ktoś ukradł figurkę Jezuska ze żółka. Może pan to zabytek. Sprzeda się i będzie na wódkę. Mam rację? Nie, co za bzdury. Siostrzyczko nie potrzebuje pieniędzy na wódkę. Pieniędzy mam aż za dużo. Potrzebuję ciszy i odpoczynku. Miałem dyżur za dyżurem. Trudną operację. Za dużo pracuję. Stanowczo za dużo. I za często sięgam po kieliszek. Rodzina mi się rozpada. Już nie daję rady chwilami. A może to ona? Wy jej nie znacie, ale ja tak. Pełno jej na Insta i na TikToku. To Charlie Domestos, znana gwiazda netu. Czytałem w komentarzach, że to kleptomanka. Klepto? Co? Czyli kradnie. Kleptomania jest zaburzeniem o podłożu psychicznym, na skutek którego chory odczuwa niepohamowaną potrzebę dokonywania drobnych kradzieży. Być może to ona. Panienka, podejdzie tu bliżej. Zapraszam. Proszę podejść. Zobaczymy, co tam masz w tej ogromnej torbie. Proszę nie dotykać. To firmowa torba, wypożyczona i bardzo droga. Potrzebuję zdjęć. Nietuzinkowy. Jestem blogerką modową. Z kościoła jeszcze nie wrzucałam do sieci. Ja tu na życie zarabiam. Nie kradnę i sorry, ale nie wiem, o co ten cały hałas tą figurką. To tylko kawałek drewna. Dla niektórych kawałek drewna, dla innych ważny symbol miłości, wiary, nadziei. Proszę, przestańcie oskarżać siebie nawzajem. Figurka Jezuska jest u mnie. Ale jak to? To ksiądz ukradł? Nie, ja nie ukradłem, ale ktoś ukradł. Na pewno ukradł. Tylko nie odrzeć tego. Ktoś ukradł Jezusa z waszych serc. Pomyślcie przez chwilę. Zastanówcie się, kto? Kto jest tym złodziejem? Być może brak wiary i zwątpienie? A może rozpacz i smutek? Być może stereotypy i uprzedzenia? A może egoizm i próżność? Nałogi, samotność, materializm? Obojętność i brak
życzliwości dla drugiego człowieka. Czy może pycha i zbytnia wiara w potęgę ludzkiego rozumu? Być może wszystko po trochu, każdego dnia, w każdej chwili. Thank you.
przerywana tylko westchnieniami, szumem wiatru i dźwiękami kolędy. Stary drewniany kościółek wiele już widział, ale w tamtym momencie wzruszył się szczerze i prawdziwie, aż zajęczały belki pod sufitem. Stał się bowiem świadkiem cudu, prawdziwego cudu Bożego Narodzenia. Tylko jedna w całym.